Hello, hello. Cześć, Nubie. Cześć, pracusiu. A, daj spokój. Masz kogoś w znajomych do zaproszenia? Co ty, ja nie gram w tą grę już bardzo, wiesz, od bardzo dawna. Dalej, wybieraj coś, Kto za tylko jest? pojedziemy jedną. Ty youtuber teraz kurwa jesteś, co? No nie, no co ty? Nie no, panie, no kurwa, ty mówię teraz zaproszę do Plutonu, bo później nie będzie miało, wiesz, czasu. Jakoś Nie, tak. ja to wiesz, ja to robię z tego względu, że wiesz, jak buduję model, to sobie postanowiłem, że można wiesz, połączyć jedno z drugim i sobie pooglądać model i sobie, że tak powiem, pograć. M139 tier, dobra. No daj coś śmiesznego. W ogóle zrobiłem przemodelowanie w moim garażu na PC. Jest o wiele, wiele mniej maszyn, ale kupiłem na przykład Objecta 140. Czołg, który miałem wykupiony 100 lat temu, ale nigdy nie miałem kredytów, no nie? Tak, brak kredytów to jest gówno bolączka. No tak właśnie patrzę, co ja tu To mam wziąć w ogóle. naprawdę sprzedałem kilka dziewiątek, chyba jedną dychę, żeby kupić Objecta 140, no nie? I go wymaksować. Tam jakieś kredki na konwersję załogi. Ty w ogóle jak mnie słychać? Bardzo dobrze. W ogóle gadam, a teraz? Okej, okay, dobrze? Nie, no w ogóle bardzo dobrze. W ogóle bardzo dobrze cię słychać. Bo gadam przez mikrofon w laptopie wbudowany, no nie? No. A laptop daleko, gdzieś tam na stacji dokującej, znaczy na podkładce chodzący bardziej. W ogóle, Rafart, jedna rzecz, jeżeli mogę coś powiedzieć. Tak, mów, mów, mów. Jakość tych filmików jest chujowa, mój drogi. No widzisz, bo to wszystko przez Jeżeli to. chodzi o jakość, to jest kompresja czy rozdzielczość? Nie wiem. Nie, rozdzielczość jest duża, kompresja i też płynność, wiesz, bo ja mam WOTA z pendrive'a. Mam O kur. WOTA na pendrive'ie, może to dlatego, może to kodek. Trudno Nie, powiedzieć. no coś. Ty, a zmień program do nagrywania, bo różni youtuberzy nagrywają na różnych. Free OS Cam, czy coś takiego? Mam jakiś brother, coś tam. Grzechu, na którymś właśnie YouTubie mówił, że coś mu tam strasznie klatkowało, a jak zmienił program, to już mu nie klatkuje. Dobra, gdzie jedziesz? Na Prawa lewo też? chyba. Jestem nobem. Ja też. A nagrywasz, czy nie? A jak myślisz? No oczywiście, że tak. Będzie Pluto ze starymi, dobrymi znajomymi na YouTube. Właśnie, łapkę w górę zostawiłem u ciebie na filmie. Stary. Dziękuję bardzo. Taki fajny dojebany. Ale fajnie mówisz, no. Wokal fajny, tak? Więc wiele osób przyjdzie ze względu też na wokal, no nie? Nie, tak mi się wydaje, że właśnie ten wokal mu jest taki słaby trochę. Weź nie pierdol. Na przykład ile Faja bym podejrzewał miał więcej oglądających, no nie? No ale Faja ma właśnie taki cholernie charakterystyczny, skrzypliwy głos, no nie? No u mnie YouTuber, znaczy u mnie na YouTubach, co oglądam, to bardzo uwagę zwracam na barwę głosu, no nie? A Twoja mi bardzo odpowiada. Jest taka miła w słuchaniu, no nie? Miła w słuchaniu, fajnie. Muszę to żonie powiedzieć. A, no ona jeszcze Cię pewnie przestała kochać, więc myśli pewnie inaczej. Słuchaj, ja tam jakieś bicie mam. O, poczekaj, czekaj, coś mam, albo nie mam. Tam grill, kurwa, 15! 6666, wpadło w 6 na 666. Dzisiaj jest ta misja, nie? Na TCK. Trzeba zrobić 3000 damage'u. Ale to jest jedna z wielu misji, tak? Tak, no co wiesz, ale co, one są banalnie proste, dlatego że wiesz, generalnie. To trzeba jakoś aktywować, czy to się samo robi? Dokładnie, wystarczy rozegrać dzisiaj praktycznie jedną bitwę. Ale ja to muszę włączyć, czy nie? Nie, to się samo wiesz, robi. Ale mu rzęb zajebał. A M103 się odbił. Tego M103 zbuffowali chyba z rok temu, no nie? Wiesz co, ja go przyszedłem chyba, ale teraz celuję. To jest jakaś fajna nowa miejscówka, nie wiedziałem w ogóle o niej, że tu mogę sobie stanąć i wiesz, coś tam robić.
Piłem No się. szkurwa jak mnie pijesz, no. Będę musiał dać oznaczenie 18 plus, wiesz, przeklinasz strasznie. Tak, a przepraszam. Dobra, chyba nic nie trafia, może tak. Grzechu na przykład też gra z takimi youtuberami, co przeklinają. Grzechu 40 w ogóle nie przeklina, nie wiem, czy kojarzysz kolejny. Nie, nie, bo ja wiesz, w ogóle generalnie powiem ci, że ja nie gram teraz w ogóle praktycznie wcale. Odpaliłem grę tylko po to, żeby porobić tutaj te wstawki z modelami, nie? Ja właściwie ty, właśnie, ja mam tego twojego cały czas KW i on jest... To wiem, nie mówię nic na jego temat. Podjadę cię, kurna! Podjedziesz, dobrze. Podjadę kiedyś po niego, naprawdę, Rafał, ostatnio tak nie mam czasu. Dużo rzeczy prywatnie się dzieje. Prywatne, służbowe, bardzo mocne tematy, więc... Sorry, ostatnio jestem zajebany pod korek. Firmę rozkręcasz i później zatrudnisz mnie jako grafika, tak? Hej, swoją działalność i tam dosyć dużo rzeczy się dzieje, fajnych, zajebistych, bo no, nowe rzeczy i w ogóle. Ale ten, no naprawdę, nie mam ostatnio czasu, tak jak mówiłem, że jak będę w Włocławku, wpadnę, ni chuja, no nie miałem po prostu tego czasu, tak? Sorry. Ale faktycznie dużo przeklinam, jak na filmy to za dużo. Może ja sobie kartkę nakleję, to nie przeklinaj. O, świecę się. Ja będę na YouTubach, kurwa. Dobra, i tak zaraz skasują, przegrana jest. Ile bym mydla zrobiłaś? Niedużo. Ale ta 30 ma fajne kopnięcie, no nie? Jak pierdyknie, to aż miło. Może jakimś konkretnym czołgiem chcesz zagrać? Nie, nie, nie. Ej, po mnie. Nie, wiesz co, chyba... Jeszcze z jedną możemy polecieć jakąś. I muszę dzieci położyć spać. Dawaj, no bo jest zabawka moja. Fajna. A ty dlaczego w żadnym klanie nie pewnie siedzisz? Bo nie gram w czołgi w ogóle. Ale to co, wywaliliście z ostatniego, czy sam odszedłeś? Nie pamiętam, chyba sam... Nie wywalili mnie, sam odszedłem. A gdzie ty byłeś ostatni twój klan? Jeżeli... Pamiętam, powiem ci, że nie pamiętam nawet. Gdzieś tam byłem, ale to bardzo dawno temu już było. Czekaj, już tutaj jakąś dziesiątkę, tak mówisz? To co, mam nie przeklinać, tak? Cały czas. No wiesz, że to będzie trudne. No życie jest trudne. Ja mam czołgów dużo nowych. Moment. Okej, okay, już. Okej, okay, możemy lecieć. Nie wiem, zastanawiam się nad osobnym kanałem, wiesz, dla WOTA. Ewentualnie, ale nie wiem, czy to ma sens w ogóle.
To zacznij tak oficjalnie klip. Ja sobie już napisałem kartkę nie przeklinać. Nagramy tą bitwę porządnie. Dobrze. Tabum. Mam coś takiego. Nawet nie wiem, jak tym się gra. Wyobraź sobie, że mam tak, dwa pociski i 8 pocisków. A to nie jest tak, tak zwany ten, Godzilla? Wiesz co, to kupiłem dawno. To jest chyba Godzilla, to jest to, co czasami full HP leci. Dobrze chyba kojarzę. Chyba leciało kiedyś. Ale nie, leci nadal. Ja lecę też na lewo, nadal. Ładunek 30 sekund chyba. Tak, 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 ale to jak pierdupnie, proszę pana. Jak przywoli, to ino roz. Taki baczat schodzi na strzała. Serio mówię. Fajne, fajne. Właśnie nie wiem, bo... To chyba Omen się tak tym zagrywa, tą swoją Godzillą, no. Ale faktycznie jest na to popatrzeć. Wiesz, te moje poradniki to są w stylu jak nie grać w czołgi. Ten pierwszy widziałeś. Nie no, zrobimy dobrą bitwę. Chodź. A, i nie ma arty, no nie? Tak, w ogóle jest mniej arty, jakoś teraz tak zauważyłem. Dobra, ja jestem tutaj na pozycji. Czekam, aż coś wyjedzie. No i nic nie wyjeżdżam. No w ogóle granie dychami to jakieś taka... Dzisiaj sobie piątkami pojeździłem trochę. Bo tu push pani idzie, push! Dawaj do nas, no zobacz. Tu już przepchnięte ładnie. Albo odwracamy się na bazę, no nie? Chyba tak. Chodź na bazę jedziemy, bo to tam zaraz się przepchnie, no nie? Ja sobie właśnie tu na górkę wjadę i będę z górki strzelał. Świeci się panie. W ogóle, co ostatnio fajnego kleiłeś? 34 skleiłem. O, mam chyba teraz. Ale takie znowu fajne takie, jak zawsze kleisz? Fajne pewno, co? Powiem ci, że bardzo, bardzo, bardzo skomplikowane, bo na przykład gąski miał ruchome wszystkie. 8 godzin kleiłem gąski. Strzelam sobie dzisiaj chyba.
wjeżdżam na górkę. Jeszcze z Karasia jeszcze robię taki, wiesz, polski lekki bombowiec. Trochę się dzieje, że tak powiem. Co za bitwa. Bardzo złymi pociskami strzelam. Ale chyba niewiele zrobiłeś, co? Zero damage'u. No to ja się chociaż w połowie spłaciłem. I to dwa razy w piątkę bez golda w garnek, co mnie bardzo ucieszyło, że ten skorpion dziecka jednak tak nawet potrafi przebić, no nie? Jeszcze mało dobrych bitew nie rozegrałem. Znaczy w ogóle nie rozegrałem miał dobrej bitwy, ewentualnie jakieś tam średnie, ale wiem, że to jest czołg z cholernym potencjałem. No ale gram zbyt krótko, tak, żeby się nim ograć. Nie wiem, czy kojarzysz to chyba z tobą i z Hubertem na 3T44 leciliśmy? Z Nortonem pewnie. Z Nortonem, no. No ale to był czołg ograny, tak? No tego też każdego czołgu się trzeba nauczyć, już, no nie? Trzeba mieć dobrą załogę. Dobra, jedziemy coś jeszcze? Tak, jeszcze jedno możemy polecieć. Chyba nie przeklinałem zbyt. Okej, już momencik. Dziewiątka. A później jak tam się ogarniesz ze sprawami domowymi, wpadniesz znowu pograć wieczorkiem, czy już dzisiaj nie? Nie, raczej nie, wiesz. Tak tylko mówić, że do skoku to robię. No spoko. No ja teraz, kiedy wiesz, jestem na działce głównie, no nie, z dzieciaczkami moimi kochanymi, a tam Xboxa nie wezmę. No to chociaż laptop, no nie, internet LTE, no i nawet to daje radę, no nie. No ja ale właśnie... to właśnie powrót do WOTA na PC i właśnie o Rafar teraz na 100 lat, no to się zagra. No. Tak, no wiesz. A tak to przeważnie. Tak to przeważnie drużynówki teraz gram, no nie? Ja wiesz, ja kleję dużo. Wiesz, no ja generalnie tak mówię, nie gram za dużo z tego względu, że to straszna strata czasu jest. Zgadza się. Budować. I nic produktywnego nie zrobisz, no nie? Tylko siedzisz i łupiesz. Znaczy, jedyną wartością dodaną to byli zawsze w tej grze dla mnie, uwaga, ludzie. Ludzie i czasami to, jakie akcje wychodziły na czatach, czasami jakie akcje na tym spikach. Czasami ktoś się najebał, klawiaturę połamał, przepraszam za... Powolnie cenzuralne, to się wytnie. No. Ale to, co mnie trzyma i co mnie przekonuje, to jest o wiele bardziej rozwinięte w wersji PC niż w wersji konsolowej, to jest właśnie społeczność i te teamspeaki i te drużynówki. I czasami jak się drużynę zebrało, to się grało. Łupało się tym samym składem tylko miechów, no nie? Tak. Także. To jest na plus WOTA na PC-cie i to bardzo, 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 bardzo dużo. A przecież wiesz, że graliśmy nie jedną bitwę, no nie? Tak, dokładnie, to jest duży plus tego. Na konsoli jest o wiele wygodniej. Ta grafika o wiele lepiej wygląda, tak, na konsoli. Wszystko jest o wiele bardziej naj, tak? Nawet padem sterowanie jest już dla mnie dzisiaj wygodniejsze.
No ale konsola wygrywała w tym, że kończyłeś ostatnią bitwę, mówiłeś dobra, idę spać. I człowiek wyłączał konsolę padem, tak? Tudzież wyłączał telewizor pilotem i szedł spać. Natomiast ja gram na laptopie i u mnie zawsze musiałem sobie zwinąć tego laptopa, żeby rano się obudzić, no, że tak powiem, w czystym pokoju, tak? Na jakimś pokoju też po wieczornej posiaduję przy wocie, tak? Więc to zawsze wiązało się z tym, że na koniec dnia dochodziło jeszcze z 10 minut, tam z 5 minut sprzątania, tak? Żeby ten pokój był faktycznie sypialnią, tak? A nie jeszcze gdzieś tam laptop. Tak, dokładnie. Nie, powiem ci, że ja teraz też gram na laptopie, kiedyś grałem na blaszaku, ale blaszaka się pozbyłem i... Ale ja na takim mam takiego lapka bardziej chyba gamingowego, jakiś Asus, no nie? Ale z GTX-em jakimś tam czym. Nie głupia konfiguracja na dysku SSD, o. No ja też mam dysk SSD, ale troszeczkę za mało, dlatego trzymam WOTA właśnie na pendrive'ie. A ile masz SSD dysk? 256 albo 128, teraz nie pamiętam. Na traku, T10, już nie. Zgadza się. Ja nie mam żarówki, jestem szczęśliwym człowiekiem. Jest Arta, zaraz mi walnie pewnie. Życie kampera, no nie? Tak, siedzę w tych krzaczkach. Nic nie wyjeżdża. Nie no, ja podjadę, no, prawie top 1 jestem, no. Ja tu poczekam, może coś wyjedzie. Parta chyba łupnęła. Skorpionów G dużo jest, nie? Nie wiem, czy zauważyłaś. No sporo ich się narobiło w bitwach teraz, bardzo dużo. Właśnie dostałem od jednego. Jest tu ich za dużo, no nie? Tak. A, ciebie już nie ma. Mnie już nie ma. No, to może będzie dobry poradnik na internetach. Jak nie grać w czołgi? Dokładnie. Jak nie grać? Jak grać niszczycielami teraz było. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Dobra, ja uciekam. To dobra, to miłego klejenia ci życzę. I naprawdę obiecuję, już się teraz zaklinam na śmierć, jadę do ciebie. Dobrze. Ci powiem, że ten kleić raczej dzisiaj raczej nie będę kleił, bo zaginarkę swoją, że tak powiem, robię i tam jeszcze jakieś ewentualnie grawerki będę kombinował do niej. Dzięki za grę. Wrzucę to w jakąś kompilację, mi się wydaje, kiedyś jakoś tak z WOTem. Dobra, no to miłego. Na razie, trzymaj się. Ale moje przekleństwo to wypikaj, co? Mówi tak pi. Wypikaj to w cholerę. Dobra. Dużo tego było, nie? Na drugim klipie już się przeklinałem, no nie? Tak, tak. Starałeś się.
Ale potrzebne, raz chyba mi się wymknęło, ale potrzebna była kartka. Dobra, Rafał, klej tam sobie, wpadaj na wota i czasami coś może zagramy. Wierzę w to jeszcze. Dobra, na razie, hej.